MMA.pl, Mateusz Gamrot, jesteśmy w Dublinie. O godzinie 12.02 Normal Park wchodzi na wagę, na którą wnosi 70 kg i 800 gram. Zdaje się, że trochę napsuł też nerwów tutaj organizatorem, bo od wczoraj bardzo długo zawsze na niego czekali. Powiedz, czy, bo w konsekwencji, jeżeli tej wagi nie zrobi, bo ma jeszcze drugą szansę, żeby o 15.00 wyjść, i, ale już się napił izotonika, także widzieliśmy, że prawdopodobnie może odpuścić, więc zmienia się walka, nie będzie o pas, będzie na dystansie 3 rund. Jak się z tym czujesz? Tak, co do pierwszej części, no to wydaje mi się raczej, że już nie będzie robił tej wagi, skoro leżał bardzo zajechany na tej sofie i pił już tego izotonika, to na pewno już odpuścił. Czyli nie jest o pas na dystansie 3 rund. Troszkę ubolewam nad tym, bo nastawiłem się na te 5 rund, przygotowywałem się 3 miesiące pod 5 rund. No i ogólnie chciałem tego dystansu. Sam z siebie może sprawdzić, jest to pierwszy taki w KSW ogólnie dystans, także bym był tym pierwszym. No ale cóż, nie udało się, zrobimy to następnym razem. No a jak będzie, no to zobaczymy później. I kolejna część, jaka była tego pytania? Pytałem się o to, czy to, no jak się z tym czuję. Aha, jak się z tym czuję. No wiesz co, no... Chciałeś być pierwszy. Chciałem być pierwszy, no nie udało się, ale wiesz, no z jednej strony cieszy mnie ten fakt, bo wiesz, bo robił tą wagę do końca, chciał ją zrobić i nie wyszło, wiesz, całkiem inaczej by było, jakby miał 73-4 i by powiedział, nie robię, wiesz, nie chcę tego pasa i walczę tak, wiesz, no to już by zmieniło postać rzeczy, bo te 3 ostatnie kilo to bardzo dużo na przykład zmienia, nie? No, znaczy były takie sytuacje, nie wiem, ostatnio mi się przypomina Tony Ferguson z Kevinem Lee, on tam 9 kilo chyba miał do zbicia Kevin Lee przez 20 godzin, no oczywiście, że jeszcze do tego był obarczony infekcją i tak dalej, natomiast prawdopodobnie tak jak mówisz, może się to tak skończyć. W konsekwencji jego garza o 30% będzie zmniejszona, z czego 20% masz ty otrzymać. Chyba też w sumie fajnie. No, oczywiście, że fajnie. No wiesz, no, raz, że walczymy dla siebie, dla pasli, dla zaangażowania, ale z drugiej strony też zarabiamy na tym pieniężki. Jest to nasz tak jakby nasza praca, no także dodatkowe 20% jak wpadnie, no to super, jestem zadowolony. Aczkolwiek nie jest to jakimś tam, nie jest to jakiś powód, który mnie jakoś motywuje, czy dodaje mi dodatkowo skrzydeł. Jestem bardzo dobrze przygotowany do tej walki i chciałem, żeby to było pas na tych 5 rund bez tej garzy. To jest po prostu taka niespodzianka. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy i no, ostatnio się nie udało w tym, ale to przygotowanie motoryczne, które ci zagadnąłem. Powiedziałeś nam coś oprócz tego, że nas lubisz, ale jeżeli chodzi o to przygotowanie, bo walka wygląda oczywiście, są takie pojedynki, jak chociażby się przypomniał ostatnio Damon Maia, tak, który walczył o pas i no, z Woodleyem. Natomiast ładnie robił te sprawle. Nudna walka jak flaki z olejem, ale zrobił swoją robotę. I ja pytałem w kontekście walki na Narodowym Stadionie, twojej walki z Normanem, czy to nie było też tak trochę, że ta motoryka, przygotowanie gdzieś tam siadło, nie? Pomysł, jak to? Znaczy, no wiesz co, no, wtedy ostatnio, co tak nie wyszedł ten, to zdradziłem wam sekret, ogólnie którego, bo nikomu nie mówiłem, że do tamtej walki w ogóle nie robiłem przygotowania motorycznego. Poszedłem tak jakby, znaczy robiłem przygotowania oczywiście, sparingi, dojazdówki, zadaniówki, wszystko tak jak ma być, ale odpuściłem aspekt w sumie siłowy, wytrzymałościowy, kondycyjny, taki nie wiem co sobie myślałem. Myślałem, że pójdę z marszu i wygram, znaczy że wyjdę, przewrócę i przetrzymam, pouderzam i skończę przed czasem i tak to będzie przebiegało jak dotychczasowe walki. No, okazał się dużo silniejszym zawodnikiem, bardzo szybko mi ta wytrzymałość spadła i no i tak to dlatego wyglądało na tym Stadionie Narodowym. To był jeden z głównych wniosków, które wyciągnąłem po tamtej walce. Drugim były oczywiście zapasy, żeby mocno poprawić, które też zrobiłem. Ale bardzo mocno się przyłożyłem właśnie do motoryki teraz. Odpowiednim trenerem do tego siadłem. I przez 3 miesiące skrupulatnie żeśmy ciężko naprawdę się przygotowywali pod względem motorycznym, czyli wytrzymałość, kondycja, siła, wszystko w jednym. Także tu na pewno nie powinno zabraknąć. No, przygotowaliśmy się na 5 rund, są 3, także tak zwany sprint, wydaje mi się, tu będzie od początku do końca. Aczkolwiek też nie chcę tak mówić od razu, że tak będzie i to przełożę na walkę, bo walki się rządzą swoimi prawami, jest to hala, są fani, kibice, adrenalina, stres. Wszystko w jedno może się zbiec i nagle może znowu zabraknąć tego prądu, no ale mówię, nie przewiduję tak. No szkoda, że nie będziemy mieli okazji zobaczyć ciebie faktycznie w tych 5 rundach, ale przyjechałeś tu
Z kim? Powiedz, no muszę kim powiedzieć, jeszcze tak ci przerwę, no ta tak. czwarta i piąta to już dopiero zaczyna się zabawa, nie? Pierwsze trzy rundy to jeszcze taktycznie można sobie podejść do tej walki, ale jak naprawdę od początku jest tempo narzucone, to czwarta, piąta runda, tam się zaczyna zabawa i tam wiele rzeczy się już wyjaśnia, rozjaśnia i często miałem tak na przykład na sparingach, że przez pierwsze trzy rundy przegrywałem, między innymi z Danielem Skibińskim, bo z nim bardzo dużo się przygotowywałem, ale czwarta, piąta na przykład już należały do mnie na przykład i to należało tak, że wtedy mógłbym na przykład skończyć tą walkę, na przykład nie z nim, ale po prostu jak gdyby tak było na walce, że te dwie pierwsze mógłbym przegrać, ale trzecia, czwarta, piąta już zupełnie inna gra i wtedy można zmienić szale na swoją stronę. A Skiba to jest duży koń, więc dotlenić te bicki to ciężko potem będzie. Ale powiedz, z kim przyjechałeś, bo to o to pytałem. Tak, jeszcze tu zareklamuję Skibę, bo odnośnie dużego konia. Wczoraj wygrał Mistrzostwa Świata w grapplingu na 92, panowie. Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś, też mówiłeś, że złoty medal wtedy zdobył akurat. Pozdrawiam. Walczy na 77 w kategorii w MMA. Pojechał na 92, czyli dwie kategorie wyżej i zrobił srebro na Mistrzostwach Świata i finał przegrał 3-3. Także bardzo minimalna walka, praktycznie mistrzem świata mógł zostać. Ja się czuję, że on jest mistrzem świata, bo jak robię z nim treningu, to płaczę i go gryzę. ale jest doskonale. Masz maskę? Masz taką? Nie mam, ale z kim przyjechałem? Przyjechałem z Borysem Mańkowskim, który będzie w moim narożniku, będzie Marcin Bilman, będzie właśnie Daniel Skibiński. To jest ta główna trójka i jeszcze będzie Łukasz Szajewski. Ja ci jeszcze dwa pytania muszę zadać. Jedno, na ile ta relacja twoja z Normanem jest prawdziwa, a na ile jest zrobiona pod promocję walki? Wiesz co, no z mojej strony jest ona na 100%, że go nie lubię. Wiesz, on mnie nie szanuje. Wielokrotnie gdzieś tam mi ubliżał w tych wypowiedziach swoich. Wiesz, przekroczyło to jakąś tam pewną granicę, no nie mam do niego szacunku, wiesz. Znaczy, oczywiście mam do każdego zawodnika, co wychodzi do walki, co walczy, wiesz, podejmuje wyzwanie nie tylko ze mną, ale ogólnie. No ale on już przekroczył gdzieś jakąś tam granicę i no tak teoretycznie to mam go w D. No nie chcę się rozwijać zbyt mocno, ale z mojej strony jest oczywiście to na 100% i po walce nawet jak przyjdzie do mnie przybić mi piątkę, to ja mu nie przybiję tej piątki, bo albo jesteśmy normalni, zachowujemy się normalnie i jak robimy, wiesz, promocję walki, to na jakimś tam poziomie, żeby to fajnie wyglądało, a nie, że jesteśmy na przykład dwulicowi dość mocno, nie? Fajnie, czyli słowny gamer. No to jeszcze jedną rzecz, o którą też muszę spytać, o którą cię już pytałem wcześniej, bo dużo ludzi naprawdę się zastanawia, jak wygląda w tej chwili twoja sytuacja z Ankosem MMA u Andrzeja Kościelskiego. Przez moment była taka sytuacja, że ty, Borys, Raju, odeszliście z klubu, później ty wróciłeś na te treningi po części do klubu. Czy mógłbyś, proszę, po prostu swoimi słowami to w jakiś sposób nam przybliżyć i wyjaśnić? Wiesz co, nie chcę tego roztrząsać jakoś tam, wiesz, bardzo mocno zostało to rozmuchane przez fanów, przez media. Ja się po części przygotowywałem w Ankosie teraz, po części się przygotowywałem z chłopakami. Ale na dobrą sprawę ja od początku jestem Ankosem, Ankos mam w sercu i czuję się cały czas Ankosem. A jak będzie, no to ciężko jest mi powiedzieć, nie chcę wróżyć przyszłości, po prostu zróbmy tą walkę, zróbmy tą galę, zróbmy odpoczynek oczywiście standardowo po walce, a później będziemy myśleć, jak to dalej będzie wszystko wyglądało. Fajnie, lubię z tobą rozmawiać, jak już po wadze jesteś. Ja też was lubię, panowie. Na koniec do ciebie coś dodaj. Kurczę, wszystkie podziękowania chciałbym uiścić po walce, także zapraszam wszystkich fanów do kibicowania na KSW 40 w Dublinie. Mi oczywiście, ale wszystkim naszym polskim zawodnikom, żeby wszyscy wygrali. I jeszcze jedno. Dwa dni temu wskoczył Paweł Polityło w zastępstwo za Anzora. To muszę zareklamować tego chłopaczka, bo ten gość trenuje na przykład dłużej zapasy niż ja. To po pierwsze, bo wywodzi się z Kudowy Zdrój. Jak ja przyszedłem na pierwsze treningi zapasów, to on już tam trenował. Doskonały zapaśnie naprawdę, bardzo silny, znam go bardzo wiele czasu i nie zdziwię się, jak zrobi dużą niespodziankę i wygra tą walkę, bo jest debiutantem, ma mało walk, ale bił się wiele razy na ulicy, ma charakter bardzo mocny i no i przede wszystkim jest dobrym zapaśnikiem, też stójka nie jest mu obca i naprawdę może sprawić niespodziankę i być wielką przyszłością kategorii 61. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia.